Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed World. Moi drodzy, sprawdźmy sobie najnowszą rotację IGC z dnia, który mamy dzisiaj dzień? 30.10.2014. Rotacja IGC, w której moim zdaniem pojawił się jeden nowy samochód, czyli Dodge Challenger Concept. Czy to jest dobry wóz? Mamy także tutaj Mazda RX-8. Jest to bardzo fajny samochód z fajnym przyspieszeniem. Trochę inaczej wygląda niż Mazda RX-8, druga Mazda z bez dopisku 09, czyli ta. Ale osiągi ich są bardzo zbliżone, moi drodzy. Możecie sobie zobaczyć porównanie na moim kanale, wyszukać. Taka jest tam lupka, gdzie się, jak się naciśnie wideo, tam jest taka lupka. I jak klikniecie tą lupkę, to jesteście zajebiści i możecie sobie właśnie poszukać porównanie tych dwóch samochodów. Może mała techniczna sprawa. Jest to mój pierwszy film nagrywany w 60 fpsach i od tego czasu będę wrzucał filmy przez jakiś czas, nie wiem kiedy będę miał lepszy internet, tak? Ale będę wrzucał filmy w rozdzielczości HD, bez Full HD, czyli 720p z tego powodu, że po prostu no nie daję rady wrzucać filmów na czas. To jest katastrofa. Ale dobra, skupmy się na tej rotacji, bo ona jest tutaj najważniejsza. 600 tysięcy gotówki jak najbardziej za Mazdę, to jest dobra cena. Super cena. To jest jeden z najlepszych samochodów w klasie B, moi drodzy. No co wy czekacie? Kupujcie ten samochód, jeśli jeszcze go nie macie w garażu. Kurczę, ta rotacja w ogóle obfituje w jakieś fajne samochody. Następny jest na przykład Lotus Exige. Proszę bardzo. 980 tysięcy dolarów. I słuchajcie, co jest ciekawe w tym samochodzie. On może, ja sobie go testowałem i on jest dobry zarówno na klasę C, jak i na B. I nawet w A się nieźle spisuje. Chociaż tam w A jest trochę kiepsko, bo ma słabe nitro. Jedynie co można nim zawalczyć, to na zakrętach, tak? Ale jest ogólnie wymiataczem. Fantastycznie się prowadzi, świetnie skręca. Skręt jest przegięty. Perfekcyjnie trzyma się drogi. Samochód do wygrywania. No, tylko nie mamy tutaj nitra, tak? I słabe przyspieszenie. Ale na zakrętach jest skok. Skręte trasy, tylko Lotus Exige. Także gorąco polecam, za tą cenę jak najbardziej się opłaca. W trzech klasach możecie wygrać. Możecie, no bo nie jest to takie łatwe. Trzeba jednak trochę mieć tak zwanego skilla, jak to mówią gamerzy. Następnym samochodem, jaki mamy w tej rotacji, to jest Dodge Challenger Concept. Za 1 100 000? Nie dałbym za niego tyle. Znaczy, wygląd? Może wygląd. On wygląda cudownie. Czy mi się wydaje, czy tego samochodu nigdy jeszcze nie było za IGC? On był kiedyś bardzo, 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 bardzo unikalny. I w Wordzie, nie wiem, bardzo rzadko się je spotyka, tak? Mam nadzieję, że teraz na drogach będzie ich więcej. Co sprawia, że ten samochód nie jest taki dobry? Przede wszystkim, paradoksalnie, nie mamy tutaj dobrego przyspieszenia. Nie mamy tutaj mocnego nitra. Jedynie w czym samochód jest dobry, to prowadzenie. Dlaczego? Samochód naprawdę fenomenalnie trzyma się podłoża. Jest mega stabilny. Jest. Jaki on jeszcze jest? Pojedziemy sobie nim za chwilę, co? Ostatnim samochodem w tej rotacji i zdecydowanie najlepszym, jaki mamy dostępny, to jest odgrzewany Kotlet, czyli coś co już mieliśmy wcześniej, za 2 miliony Porsche 911 GT3 RS. I ten samochód chyba muszę sobie kupić, bo ja go jeszcze nie mam w moim garażu. Czujecie to? Nie mam tego Porsche'aka. I ja nawet nie wiem, jak on jeździ. Znaczy wiem, jak on jeździ, jeździłem już im kiedyś, ale go sprzedałem, nie wiem czemu. Mamy tu mocne nitro. Oczywiście, bardzo dobre prowadzenie, nieco bardziej nerwowe niż w Porsche GT3 RS 4.0. Lepsze przyspieszenie niż w GT3 RS 4.0, ale za to gorszą prędkość niż w GT3 RS 4.0. Jest to naprawdę samochód do wygrywania w klasie A. W klasie S niestety sobie już raczej nie poradzi. Chociaż może będą takie wyścigi, na których można by coś tam zawalczyć. Ja to może kiedyś przetestuję, jak ten samochód spisuje się w klasie S, co? Tylko muszę dozbierać sobie sporo części. No w sumie jestem ciekawy, jak sobie poradzi, chociaż byłoby to chyba bardzo ciężkie.
Aston Martin Vantage został wycofany. Został wycofany GTR R35, tak krótko był, Jaguar E-Type oraz Skyline 2000 GTR, ten taki stary z szybkich i wściekłych. A teraz pojedźmy sobie jeden wyścig w moim Challengerze. On ma tu jakieś części, nie wiem czy będę wam pokazywał. Zobaczcie, ten efekt nitra jest fajny, bo ma takie szeroką tylną lampę, można powiedzieć, nie? Fajnie się to podświetla. Fajnie to wygląda, zdecydowanie. No ale słaby jest, słaby. Naprawdę nie jest to dobry samochód. Jedyne co, to ma naprawdę bardzo, bardzo fajne prowadzenie. Mało prędkości na zakrętach traci. Jedziemy wyścig. Okej, i co by tu pojechać? Tutaj mamy Union and Hollis. Nie, ta trasa nie nadaje się dla Challengera. Pojedziemy sobie ale singla, z tego powodu, że nadal rzucam jeden z filmów przygotowanych dla was. I no, po prostu byłyby lagi straszne, tak? Więc musicie mi to niestety wybaczyć. Ale chodzi teraz tylko i wyłącznie o to, aby pokazać, jak ten samochód jeździ, tak? Więc naprawdę bardzo, bardzo dobrze jest nim utrzymywać prędkość. Jeśli podczas wyścigów nic nie uderzymy, to naprawdę jest nieźle. To jest taka Marussia w klasie A właściwie. Ma tu chyba 606 punktów na statystyce ogólnej, co jest, myślę, ciekawe. No i zobaczcie, naprawdę bardzo dobrze pokonuje się te zakręty nim. Nie ma tu mowy o absolutnie jakimś tam zarzucaniu, co jest trochę karykaturą muscle caru. To powinniśmy cały czas bokiem lecieć, kurde. Przecież mamy tu silnik 70-litrowy. Nie no, żartuję. Ale jest tu potężny silnik zainstalowany. Powinniśmy mieć uczucie, że ten samochód zaraz wyrwie asfalt i zacznie zdzierać opony przy drifcie, prawda? Ale tu jest zupełnie odwrotnie. Mamy słabe przyspieszenie i bardzo dobrą przyczepność do podłoża. Mało prędkości po prostu tracimy na zakrętach. To jest atut. I może jednocześnie też wada, no bo niektórzy chyba, zresztą ja też, lubią jak samochód bardziej zarzuca na zakrętach. Moim zdaniem najlepiej odwzorowanym autem w Need for Speed World jest, muscle carem właściwie w Need for Speed World, jest korweta karbonowa. Tam mamy potężne przyspieszenie, słabe prowadzenie, samochód driftuje, ale na prostej to jest normalnie bóg prędkości, prawda? I na koniec nitro, które praktycznie nic nie daje oprócz efektu graficznego. Dojeżdżam na metę. Wygrałem z botami. No, nic specjalnego. 309 km na godzinę. Zobaczcie sobie, jakie tu części mam. Wow, nawet nie takie najgorsze. Silnik ultra, kurde, pijany byłem chyba. Perfect start, jakiś tu mamy ulepszony. Kasę za ten. Ej, zobaczcie, kto tu ze mną jechał. Ej, skumajcie. Froguś jechał w BMW M3 GTS. O, w dupę, no nie wytrzymam normalnie. Jeszcze białe, o Boże. Jaki ten świat mały jest, słuchajcie. No nic, udał mi się odcinek. Co myślicie o tej rotacji? Czy to jest, czy coś z tego kupicie? Moim zdaniem fajny jest tutaj Lotus Exige. Naprawdę w klasie co ostatnio testowałem, świetnie się spisuje. Piszcie, co myślicie o tej rotacji, a tymczasem bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się, na razie, pa pa.